września czytamy słowa z psalmu i z listu do Filipian. Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. A apostoł Paweł pisze: oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Miłość. To coś, co jako chrześcijanie głosimy i o czym często mówimy. Ale te słowa Pawła są niebywałe. Aby wasza miłość bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznania. Jakże niesamowite te słowa. Bo Paweł czuje, że miłość to nie jest coś jednorazowego, ale coś, co musi wciąż i dalej głębiej się rozwijać. Musi jak owoc na drzewie wciąż wyrastać, kwitnąć, poznawać i wydawać stukrotny i tysiąckrotny plon. Miłość jest jedną z najważniejszych rzeczy, jaką mamy nieść jako chrześcijanie przez świat, ale też i najtrudniejszym wyzwaniem, bo niełatwo jest powiedzieć i żyć nią. Łatwo jest oczywiście nieraz wypowiadać słowa, ale w czynach nie jest już to takie łatwe. Dlatego pamiętajmy, na wszystkich naszych drogach życia kierujmy się miłością. I aby Bóg pokazywał nam wszystkie najlepsze drogi. Niechaj nasza miłość będzie coraz bardziej obfita. Drodzy, nie tylko słowo, ale i czyny. Miłość to działanie. A jako ludzie wiary mamy każdego dnia działać. A więc dawajmy temu światu świadectwo miłości jako chrześcijanie. Żyjmy tą miłością. Sprawmy, aby ci, którzy żyją wokół nas, którzy często zobojętnieli na chrześcijaństwo, potrafili przez nasze świadectwo odnaleźć sens i drogę, że przez dobro i miłość opłaca się żyć z Bogiem, a nie bez Boga. Módlmy się. Panie nasz i Boże, tak bardzo każdego dnia potrzebujemy miłości. Potrzebujemy ją doznawać, ale też ją dawać. Jako chrześcijanie chcemy być świadectwem. Świadectwem dla tego świata, że żyjąc z Bogiem, żyjemy w miłości. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na ten dzień. O to, abyś dodawał nam sił na naszych drogach i abyś nam w tych drogach towarzyszył. Niechaj Duch Twój Święty prowadzi nas, wspiera. A my uczmy się miłości od Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela,
który pokazał nam, jak winniśmy żyć i być prawdziwymi ludźmi. Amen.